dobra, odważna, pewna gra jak na razie Michała Żebłakowa. Kałużny, Świerczewski. Kiedy Kałużny zmierza w kierunku bramki, Świerczewski nieco z tyłu, chociaż teraz jest inaczej. Dobra akcja, Świerczewski, Świerczewski do środka, do Olisadebe, Olisadebe! I bramka, gol! Tak jest! 1-0 Emanuel Olisadebe, jego piąte trafienie w reprezentacji, piąte uzyskanie na wyjeździe. Kapitalne zagranie pomiędzy Piotrkiem Świerczewskim i Pawłem Pyszałowiczem. Oddanie piłki do Emanuela i no cóż, mamy teraz naprawdę komfortową sytuację. Zaczną się nerwy. Zrobił jak chciał Emanuel Olisadebe, obrońca norweskiego, Stolesen Salta, przyjął go na plecy, zrobił zwód, uderzył z prawej nogi między jego nogami i mamy wynik wymarzony dla Polski. Norwegia przegrywa z biało-czerwonymi 0-1. To jest właśnie zagrywka między Piotkiem i Pawłem. Oli, kapitalne uderzenie między nogami, bramkarz tutaj był praktycznie bez szans.